Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Stalowa Wola Lech 2 Poznań. Gośćmi dzisiejszej konferencji są trener Lecha 2 Poznań, pan Jędrzej Łągiewka. Witam trenerze. Oraz trener Stali Stalowa Wola, pan Ireneusz Pietrzykowski. Mecz zakończył się zwycięstwem Stali Stalowa Wola 3-1. I zaczniemy tradycyjnie od trenera gości. Panie trenerze, bardzo proszę o kilka słów na temat meczu. Dzień dobry jeszcze raz. Gratuluję Stali zwycięstwa. Cóż, no, zaczynając tak mecz, na pewno ciężko liczyć na to, że się dobrze wejdzie w mecz, także że będziemy mogli gdzieś ten nasz styl pokazać od początku, tak? Bo bardzo łatwo stracona pierwsza bramka. Nie chcę powiedzieć, że ułożyła mecz, bo to jest jeszcze 90 minut, tak? Ale na pewno gdzieś napędziła Stal, a nasze gdzieś poczynania lekko zahamowała i te kolejne bramki też uważam, że były tracone w sposób za łatwy. Tak? Przegrywaliśmy pojedynki w obronie, Star bardzo łatwo dochodziła do tych bardzo klarownych sytuacji i potrafiła je wykorzystać. Nasza odpowiedź, no to było za mało w pierwszej połowie, aczkolwiek cieszę to, że to było po realizacji założeń, tak? Bo chcieliśmy poszukać ruchów właśnie w bocznym sektorze i ta akcja się tak dobrze zawiązała. Niemniej szkoda, że później gdzieś te stracone bramki spowodowały, że ta pierwsza połowa skończyła się takim wynikiem, jak się skończyła, czyli 3-1. I druga połowa to już wiadomo, że wynik determinował poczynania na boisku. My dużo działań z piłką, jednak ciężko nam było się przedostać do tej trzeciej tercji i stworzyć sytuację. Tych klarownych też sytuacji nie było zbyt wiele. Niemniej nie chciałbym dzisiaj to jakoś zabrzmieć bardzo tak pesymistycznie, tak? Bo kontekst tego meczu też jest taki, że klub miał swoje cele w tym tygodniu i część zawodników grała w środę. Na pewno to nie było łatwe dla sztabu, dla nas to nie jest żadne usprawiedliwienie, bo trzeba umieć grać na kilku frontach, jednak musimy brać to pod uwagę i dzisiaj jakby uderzyć takie tony, że poszukać tego, co możemy naprawić, tak? bo to są proste rzeczy, to są gdzieś dojście do bloku, do uderzenia, gdzieś reakcja po stracie wysoko, czy też zachowania w pressingu, tak żeby uniemożliwić szybkie przedostanie się piłki gdzieś na naszą połowę i nad tym pracować, tak? bo chłopacy na pewno dali dzisiaj kawał zdrowia. Trzeba też powiedzieć, że w pierwszej jedenastce było 4 debiutantów. W drugiej lidze od pierwszej minuty to też jest dużo, tak na raz, więc na pewno nasz przekaz jako sztabu do zespołu jest taki, że pracujemy, bo mamy dużo czasu, tak, bo mecz ze Stomilem zostanie przełożony i są 2 tygodnie pracy do meczu z Kaliszem i miejmy nadzieję, że my wyciągniemy te wnioski i już tak łatwo nie będziemy tracić bramek, a wiem, że jestem pewny, że w ofensywie potrafimy stworzyć sytuację. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pana trenera? Bardzo proszę. Polski Niemiec, Podkarpacie, elektryczne, nie chcieliście przełożyć tego meczu ze względu na ten mecz w Mistrzów? Przekładamy następny, nie wiem, to też jest takie, wiadomo, to też my jako organizacja, jako klub, no trzeba coś wybrać, tak, i ciężko mieć pretensje, tak, jakieś, że czy tu przekładać ten mecz i tak dalej. Też przekładanie meczu nie jest rozwiązaniem, bo nie wiemy tak naprawdę, co będzie za miesiąc. My działamy na naszym gdzieś, gdzie mamy wpływ i dzisiaj chcieliśmy ten mecz zagrać, tak jak każdy, wiadomo, że za tydzień ten mecz jest odwołany, ale wtedy no, po prostu chłopacy jadą na kadrę. Tak? Dzisiaj mieliśmy dostępnych zawodników, przyjechaliśmy do Stali, liczyliśmy na to, że te punkty zdobędziemy. Tak nie jest, trudno, nie będziemy tego też rozrzepywać. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana trenera? Jeśli nie ma, to przejdziemy do trenera Stali. Witam Państwa. Dziękuję panie trenerze za gratulacje. No, paradoksalnie ten mecz tak się ułożył, że ta pierwsza połowa była taka box to box. Dużo akcji w jedną i w drugą stronę, a w drugiej to było tak naprawdę z naszej strony zabicie tego meczu. Dobra gra dość nisko i w zasadzie chyba nie dopuściliśmy przeciwnika do żadnej sytuacji w tej drugiej połowie. Na pewno dzisiaj, jeśli chodzi o personalia przeciwnika, no to ja bym poszedł w drugą stronę, że pierwszy raz przeciwnik zagrał tymi 5 zawodnikami starszymi w pierwszym składzie, a ile oni mają występów w ekstraklasie, to tam można sobie na 90 minut policzyć.
I na pewno tej jakości, jeśli chodzi o nich, było bardzo dużo. Także no, można zobaczyć, że dwie takie niczyje piłki wygrane w pierwszej połowie i z tego jedna bramka i jedna dobra sytuacja. Wtedy, kiedy byliśmy zorganizowani, ciężko nam było coś zrobić, natomiast taki moment jakiejś właśnie przegranego pojedynku czy piłki odbitej gdzieś w takie pole, które było niczyje, powodowało problemy, bo przeciwnik umiał poradzić sobie z piłką i był groźny. Także na pewno, no, jeśli chodzi o mecz, to pierwsza połowa, myślę, że dla kibica bardzo fajna, bo energetyczna. Druga, kontrola tego co działo się na boisku z naszej strony. No i trzeba Adamowi oddać, że dzisiaj naprawdę fantastyczny występ, także fajnie, że mamy trzy punkty i spokojniejsza praca. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do pana trenera? Bardzo proszę. Litowski nie jest pod Karpacie, ale trzymaj, że jak wygląda sytuacja zdrowotna Kuby Kowalskiego i Kacpra Chodnickiego i co tam się działo przy tej zmianie Kuby Kowalskiego, bo oddał opaskę w szybcie, zszedł i wrócił jeszcze. Jeszcze był zawodnik nieprzygotowany do wejścia i stąd to opóźnianie, tak? Dokładnie tak było, że jeszcze nie był zawodnik przygotowany, bo szybko się toczyło, dlatego Kuba jeszcze wrócił gdzieś tam na chwilę, żebyśmy mieli więcej czasu na przeprowadzenie tej zmiany, także stąd to się wzięło. No cóż, no, Kacper w tej chwili gdzieś tam no, jest u masażystów, Kuba, no to wydaje się, że dwójka będzie jakimś tam problemem, tak, bo miejmy nadzieję, że to jest tylko jakaś tam drobna rzecz, ale to pewnie przy mięśniówkach zawsze to chwilę trwa, także no, Kuba jest twardy, także na pewno jak tylko będzie mógł wrócić, to szybko wróci. I czy w drugiej połowie celowo pan tak chciał zabić ten mecz, żeby zawodnicy nie forsowali? Nie chciał pan ponieść emocją trybuny i strzelać więcej bramek? No, generalnie rzecz biorąc, trochę dzielimy mecze na fazę z piłką i na niską obronę, tak, więc mamy 3-1. Tak jak widzieliście, w zasadzie chyba bez sytuacji Lech w drugiej połowie, takiej klarownej, więc no, my to robimy w miarę przyzwoicie, więc na pewno chcieliśmy tak zagrać. Na pewno do momentu, kiedy był Pawłowski na boisku, było dużo groźniej, tak? To nie ulega wątpliwości, że to no, widać, że to piłkarz, tak? I w momencie, kiedy przeciwnik zrobił zmiany, już tej jakości tam było mniej i pewnie było w tym momencie łatwiej, ale tak, już mieliśmy 3-1, trzeba było to po prostu dopilnować i posłuchać trybun po meczu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana trenera? Trenerze, ale 4 miasta PL. Minęło już 12 meczy tej rundy. Czy można prosić jakieś krótkie podsumowanie właśnie tych 12 spotkań? Co trzeba poprawić? Z czego pan jest zadowolony? I czy coś pana zaskoczyło w tej drugiej lidze? No to poprawy jakby chyba nikt nie powie, że każdy powie w takiej sytuacji, że jest dużo rzeczy. Oczywiście, że mamy dużo rzeczy do poprawy. Jeśli chodzi o funkcjonowanie, to tak jak powiedziałem, my koncentrujemy się na tym, żeby dobrze bronić nisko i tą fazę z piłką mieć w różnych systemach dopracowaną. Więc wydaje mi się, że robimy to w miarę przyzwoicie, ale wiadomo, że zawsze można robić to lepiej, ale jeśli chodzi o trening, to my tak naprawdę gdzieś mniej więcej w proporcjach 70 do 30 pracujemy nad ofensywą, więc tu na pewno to wygląda coraz lepiej. Czy mnie coś zaskoczyło? Chyba nie. Nie ma tutaj czegoś, co nagle byśmy czegoś nie połapali. Na pewno jest ta liga tak bardzo wyrównana, że tu nie ma znaczenia, z kim się gra, czy się gra z pierwszą, czy ostatnią drużyną, to każdy może wygrać z każdym, więc tu będzie się dużo jeszcze tasowało. No i cóż, mamy punktów za mało troszkę, tak jakby w stosunku, tak mi się wydaje, do tego, co potrafimy, do tego, co gramy, to tych punktów jest troszkę za mało, no ale wiadomo, jeszcze trochę tych spotkań zostało, szczególnie, że u siebie mamy końcówkę tego roku, bo chyba są 3 mecze u siebie jakby przełożone z wiosny, więc wtedy jesteśmy gospodarzami, więc mam nadzieję, że tutaj tak jak każdy mecz będziemy potrafili na swoją korzyść przechylić i wszyscy będziemy się cieszyć. Bardzo. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie do pana trenera? Dziękuję.